Nathan, film Natana, Nathan, Marcel. Tytuł tego filmu to nie clickbait. Bez wymówek, czysta szczerość, czyli to, co będziecie widzieli na tym kanale. Tutaj są ostatnie subskrypcje tego kanału. Jeżeli chcesz tutaj znaleźć, zasubskrybuj kanał, a dołączysz do naszej... Ale on odchodzi z Street Fightów czasowo, czy na zawsze? Widzimy. Przegrałem walkę z Szeligą po przepotężnym punchu w ucho. To jedno z najgorszych trafień, ponieważ cały mam błędnik wywala w kosmos. Miałem cały plan na walkę, czyli nie wchodzić w cios Szeligi w pierwszej rundzie, lecz jak widzicie, nie posłuchałem się. Dlaczego? Ja nie lubię się bić. Ja lubię się napierdalać. Dlatego nie chciałem wam dawać walki jak Lastoś, który przez całą rundę badał i po prostu się nie napierdalali. Postanowiłem, że wejdę w wymianę i zrobię to tak, aby show nie tylko było na konferencjach, ale również w klatce. Uważam, że w internecie każdy powinien mieć prawo głosu. Każdy powinien wyrazić swoją opinię w jaki sposób chce. Jak wiecie, ostatnio byłem w galerii handlowej i ludzie podchodzili do mnie po zdjęcia, mówili miłe słowa. Zarzuciliście mi wtedy, że to jest galeria handlowa. Przejdźmy do tego, co dla was przygotowałem. Chcę, aby każdy miał prawo głosu, a nie każdy ma prawo przebicia. Ja ale no, ale to jest akurat prawda. To jest akurat prawda, nie? Do momentu, kiedy nie pojedzie do Torunia, to na ulicy to kto mu co powie? Powiedzą, wiesz, ludzie na koniec dnia to tak na to, wiesz, jak nie popierają tego, co robi, no to chuj, to jakby kurwa go zignorują, nie? Myślę, że ludzie, którzy lubią takie afery, zadymki, fiu, itp., to będą podchodzić i umówić, Nathan, dobre dymy robisz. To będziecie mieli prawo do tego, aby powiedzieć co sądzicie. Dlatego specjalnie wyszliśmy na miasto, aby z wami porozmawiać na mieście. O, na przykład pójdziemy tam, przed wejściem. Ja może nie zauważam swoich wad, swoich błędów, dlatego powstało to po to, aby może to zmienić debatę, porozmawiać co robi źle, co robi dobrze, jak powinien się zmienić, bo jeżeli chcemy zmienić świat, to zacznijmy może od siebie. Warszawa? Iwan Rakowski. Pamiętam, oglądałem cię wtedy. Co tam? Mega spoko, jedliśmy właśnie pizzę za 15 zł za roli. Fajnie, co? Słuchajcie, chciałbym, abyśmy weszli w jakąś debatę, nawet krótką, abyście po prostu powiedzieli wprost, co mnie myślicie. Jak wiecie, w internecie to wygląda tak, że ktoś coś napisze, ktoś coś nie odpisze. Że jesteś spoko aktorem. Śmieszne to jest całkiem i spoko performance. Ja się gadczaję tą... No tak, ja też. Że ty to robisz pod, jakby, żeby coś się działo. Są zjeby po prostu, które tego nie czają, nie? I to jest fajne, że... to się bejtować. No tak, i się bejtują. Zawsze takie coś miałem, że zarabiam na idiotach, a robię coś fajnego, content właśnie dla widzów. No i to jest bardzo dobre. Także dziękuję za miłe słowa. Zaprawiłe słowa, bardzo wam dziękuję chłopaki. No i mam nadzieję, że pizza smakowała i dobrze ją strawicie. Na razie poszło miło. Dlatego lecimy dalej. Jak będzie trzeba, to nawet nadstawię lewy policzek. Czymś tak trochę dziwnie zachowujesz na fejmie. Nie uważam, że jestem w 100% normalny, ale też na fejmie trochę można powiedzieć, trzeba zachować się inaczej niż w rzeczywistości, bo inaczej by ci nie płacili. No dobra. I to tyle, tak? Tak. No dobra, w takim razie dzięki. Możemy fotę, no spoko. Halo, proszę mówcie mi prawdę, prosto w oczy. Czy Piotrek zasłużył na zwycięstwo? Tak. W pełni oddaję Piotrkowi zwycięstwo bez żadnych wymówek. No tak, stary, no bo cię znokautował koniec końców, no to jak miał? Zasłużył na to. Gratuluję, Piotrek. Bo z jedną ręką uważam, że ciężko byłoby wygrać nawet z takim najgorszym fajtłapą. Czy Szeliga, tak jak inni mówią, najebał mnie w tej walce? No nie, po prostu mnie pokonał. Weźcie pod uwagę, że... No nie, no stary, no najebał cię, no kurczę, no. No zgasił cię strzałem, no wiesz o co chodzi. Abstrahując od tego, że mnie też by zgasił strzałem, nie? No wiesz o co chodzi. No to też nie jest tak, że to była kurwa wyrównana walka pięciorundowa, 5-5. Po prostu delikatnie lepszy był. No pokonał to według sędziów wiewiór Josefa. No ale tu no wiesz, no jak jest KO, no to jest KO. Abstrahując od tego, że ja mam taką zagwostkę, a mianowicie masz na przykład dwóch zawodników, którzy są w kurwa przygotowani, są zajebiście przygotowani, a odpala się walka i wiesz, i chłop drugiego gasi jednym strzałem. I można powiedzieć, że ten, który został zgaszony, był źle przygotowany. Można powiedzieć, że te słynne kolano Masvidala, wiesz, że tamten jego rywal to była jakaś c***a? No kurwa, nie można, nie? Ja nie wiem koniec końców, jak Marcin był przygotowany do tej walki. Wiesz, no można mówić, że jak ktoś dostał koniec końców knockout, to o, to był mega chujowy, nie? No kurwa, z drugiej strony, czasami te knockouty są niewdzięczne w tych, nie? A czy Szeliga był przygotowany? No raczej był przygotowany. Ja myślę, że jak są ci duzi mistrzowie, nie? O, masz na przykład, oj, wypadło mi z głowy, co ostatnio się było Mistrzostwo Świata, wygrywał w rundach, ale mu żebro poszło. Stary, przyjmuje, ci bokserzy na walce przyjmują, no bez strzałów na żebra, bo doły się bardzo często bije. I przez te 10-12 rund, jak oni się biją, no to te żebra zbierają, no, sporo obrażeń. Ale mu akurat żebro poszło, chuj. Przez 500 innych strzałów mu nie poszło, na żebro, a nagle w walce mistrzowskiej mu poszło żebro. Masternak, o. Jeśli dis jest dolony w ręce klaszcz. Że nokautuje się jedną ręką, a nie dwoma rękoma. To jest waga ciężka, małe rękawice. W pierwszej rundzie mogło stać się wszystko. Dlatego skończyło się jak skończyło. Jakimi zawodnikami mierzył się
Piotrze Liga, Norman, Pasternak, Wrzosek. Można powiedzieć, że z samymi najlepszymi we frikach. Czy po tym knockaucie, który... No ale, jakby Nathan, na wszystko co mówisz jest racjonalne. No nie biłeś się, kurwa, nie biłeś się z jakimś leszem, który się bił w swojej karierze z innymi leszami. No nie biłeś się. No tak szczerze, no to ty sprowokowałeś tą walkę i jakby ty do niej dążyłeś. Takie mam wrażenie. Bo na samym początku, jeszcze zanim się zaczęły te Anie z Zielonego Wzgórza i tak dalej, chyba przy okazji walki Nathana z swojej pierwszej z miejskim Drwalem, tak? Nie, z wiejskim koksem. No to ty go tam wywoływałeś i ten, i ludzie tak bardziej popatrzyli na to, że... A koniec końców doszło do tej walki. Jakby za to też, jakby Nathan zaskarbił sobie u mnie pod tym względem szacunek, za to, że rzeczywiście jakby do tej walki wyszedł. Dla mnie no ta walka była trochę obvious, bo była bardzo duża dysproporcja umiejętności. Ludzie pisali, nie no chłopie, jak ktoś może jedną ręką wygrać? Ja mówię, no kurwa, no nie, stary. Za to, że wyszedł do tej walki, a nie jak z Denisem, że tam klepnął, no to jakby spoko, nie? Czyli ja chciałem dalej walczyć? Tak. Czy to wstyd, że przegrałem z Piotrem Szeligą? Nie. Uważam, że nie jest to wstyd. Wstydem by było, gdybym uciekał całą walkę lub... Wiesz co, no z jednej strony też ma rację, no nie jest wstydem przegrać z Szeligą. No nie jest wstydem. To nie była zwykła walka, nie? Bo w tej walce to ten oktagon to jakby była taka wisienka na torcie. Wszystko co robiliście przed walką, wiesz, że to nie był jakiś sportowy pojedynek, nie? Szacuneczek, coś tam, zbijamy piątki, lubimy się, ale musimy się bić, sportowe marzenia. No wszystko co robiliście przed walką jakby prowadziło do tego, że kto wygra w walce, to ten drugi będzie ośmieszony, nie? Nie, no Szeliga dobrze się bije. Jedną ręką najechał tak 95% mężczyzn. Wiesz, zacznijmy od tego, że ten, no co by o Szelidze nie mówić, możesz go nie lubić, wiesz. Jakaś tam żona, nie żona, rodzina, trener, coś tam. Miejsce zdania, jakie masz. On jest, no on trenuje, nie? On trenuje, się poświęca, on jest ciężki. Dala. On mistrzem świata nie będzie nigdy, ale takiego każdego półamatora czy zioma, który nie trenuje, a to jest większość na świecie, to by złożył dosyć szybko. Gdyby moja walka wyglądała tak samo jak Denisa Załęckiego z Wielkim Bułem albo Somilańczukiem. Tak po walce z Szeligą. Dobrze właśnie. Dobrze. Jaką krypto... Nie, to też akurat jest prawda, nie? Jakby Denis się skompromitował w walce, a on przegrał i tak... Walutę kupić, żeby w 2030 być bogatym. Złoto i nieruchomości. Dziękuję. A zrobisz sobie ze mną zdjęcie? Wiesz co? No to jest bardzo dobry tip, nie? Inwestuj w złoto i w nieruchomości. Chłopie, ale ja mam 15 zł. Złoto i nieruchomości. Dywersyfikacja. Słyszałeś, co on tu mówi? Dzięki. No, przyjemny jest jak kurka, jak jest to dobrze. A powiedzcie, co mnie myślicie? Śmiesznie jesteś i robisz fajne show. Czasem mi trochę źle gadasz, ale... Jest git. Dobra, chcę sama z moim idolem. Ta osoba, która szła i krzyczała, że jestem zjebany, pokazywała faki, to dołączyła do tych dziewczyn, które powiedziały, że jestem idolem ich. Widzicie, jaka jest rozbieżność wśród właśnie młodzieży w dzisiejszych czasach, ale mimo to pozdrawiam cię osobą. Dobry, ja mógłbym zapytać, bo ja robię taką demonstrację. Powiedz, co o mnie myślisz. Czy mogliby państwo powiedzieć, co o mnie myślą? Każdego... Kurwa, chłopie, oni zbierają 5 zł, kurwa, na wojnę, no jakby, no co ty robisz? Człowieka bardzo cenimy, więc myślę, że ma pan wiele pozytywnych cech. Dziękuję bardzo, to jest super odpowiedź, bardzo dziękuję panu. Dziękuję. Zapraszamy bardzo. Też do skończenia. A co to jest? Literatura w oparciu o Biblię, po polsku, po angielsku może. Ja bym wziął po polsku w takim razie. Prowadzimy w oparciu o nią i o taką książkę, kursy biblijne, także... Jehowi, tak? W walce 90% to psychika. Czy moja psychika na tej gali leżała? Leżała i to bardzo, bardzo, bardzo. W przeciągu 2 miesięcy stoczyłem 4-5 walk. Czy te walki wyglądały jak prawdziwe walki? No nie do końca, nie wszystkie. Ale weźcie pod uwagę, że samo wejście do oktagonu nie obciąża mnie psychicznie. Najbardziej co mnie obciąża psychicznie, nie tylko mnie, są to konferencje, cage, face to face, otoczka ludzi. Hejt na mnie nie robi wrażenia, ale wpływa to na moją podświadomość. Kiedy wychodzisz do walki i widzisz, jak ludzie wiwatują ci i wołciną kryminalistom, a pizdają cała hala na chłopaka, który po prostu gra pewne show, który mówi prawdę o tych ludziach prosto w twarz. Ja z tego czerpię zyski finansowe i nie tylko. To jednak moja podświadomość trochę na tym cierpi. Pomyślcie, że sami nie lubicie być przez kogoś krytykowani, hejtowani. Przez waszą, nie wiem, koleżankę, kolegę, rodzica, czy po prostu obcą osobę. To pomyślcie sobie, że cała hala, gdzie jest tysiące osób, gwizda na was, pluje na was i nie macie żadnego wsparcia ani przed walką, ani po walce, ani w trakcie walki. Walkę na Fame 20 podpisałem w listopadzie, a jest luty. Nie mogłem zrezygnować z tej walki, a bardzo chciałem i można powiedzieć, że zostałem troszkę zmuszony do tej walki. Albo podpiszę aneks na walkę z Szeligą, która miała być w listopadzie, a nie w lutym. Albo nie zawalczę w maju, we wrześniu, może w tym roku wcale nie zawalczę. Brał w tym czynny udział Michał Boks del Varon. Przekonywał mnie, namawiał mnie, wszedł też lekki szantaż. Zostałem troszkę podstawiony przez tego człowieka pod ścianą, a wiadomo, że jest to włodarz tej federacji, więc stwierdziłem, że okej, zgodzę się
dla was, a uwierzcie, że za walkę z Szeligą dostałem naprawdę fajną sumę, fajną kasę, a ja chciałem z tego zrezygnować, tylko po to, aby odpocząć. Te biało-czarne Under Armour. Najtaniej tak. Nie patrz na cenę, patrz co jest fajne. Under Armoury najlepsze są. Te? Tak. Dobra, weźmiemy. Sam bym je ubrał, ale tu może być ciężko ze spodniami właśnie. Chciałbym, żebyś też się trochę lepiej poczuł, bo ja na przykład bym ubrał to, dobra bluza, kurtawa, okay. Bym się rozpiął. Ubierz mnie tak, jak ty byś chciał wyglądać. Zajebiście bym chciał wyglądać. Ubierz mnie po prostu najlepiej, jak się da. Dowiedziałem się, że jednak nie będzie tej walki z Szeligą, kiedy przełożyli galę na luty, więc Fame postanowił, aby zrobić wypożyczenia, namówić mnie, abym zawalczył z Denisami na klaucie. Zawalczyłem, zrobiłem fajne show i jak wiecie, no przeszło to show do historii. Fame go namawiał, żeby on się bił w innej federacji? To ja myślałem, że to działa trochę inaczej, nie? Znaczy, to nie jest, że ja to neguję, bo ja chyba nie wiem, o czym oni rozmawiają. Ale bardziej mnie... Ja myślałem, że to właśnie jest tak, że jak ktoś bardzo chce, ty puśćcie mnie do innej federacji, bo mam chyba tam konflikt jakiś, wiesz, muszę coś tutaj sobie wyjaśnić z pewną osobą, to wtedy oni cię puszczają. Zdziwiłem się, że to, wiesz, no ja nie, tak jak mówię, no ja nie neguję, że to, co mówi Nathan, jest nieprawdą, ale myślałem, że to inaczej działają te transfery, nie? W zasadzie, oni mam na ciebie pomysł teraz, to idź co tam, dobra, to sobie zarób tam hajsik, jak chcesz. Uff. I było fajnie, wszystko pozytywnie dla mnie, bo nie było żadnego jakby hejtu, ale też taka wielka sława i nie wszystko wpływa to na... Ja wam powiem jedną rzecz. Sylwester Vardenga powiedział, bo widziałem szota, że Fame sprzedało 530 tysięcy pay-per-view. Czy to jest prawda? Nie wiem, ale powiedzmy, że tak, nie? No bo w sumie, no po co miałby coś mówić, co nie jest prawdą, nie? Więc skoro to powiedział, to ten. I to jest, dobry wynik. Ja nie wiem, czy Fame chyba 600 nigdy nie sprzedał, nie? Ale powiedzmy, że sprzedał 580 kiedyś. Powiedzmy, że kiedyś tak było, nie? Ty powiesz, no okej, no to jest powiedzmy 50 tysięcy od rekordu. Z tym, że Fame, wydaje mi się, że mógł nawet jakiś rekordowy obrót teraz pierdolnąć, bo kiedyś pay-per-view było tańsze. Ja nie wiem, czy zauważyliście, ale teraz te pay-per-view premium kosztowało 45 plus 5 zł. Ja na przykład Blikiem kupowałem i zapłaciłem coś w okolicach 50 zł. Nawet sprawdzę, ile mnie to wyniosło, nie? Pay-per-view chyba na Fame startowało od 12 zł na pierwszej gali. Potem tam nie wiem, pewnie 18, 20, 25, 30. Teraz już praktycznie po 5 dych jest, nie? Wiadomo, że w tym też są jakieś opłaty i tak dalej. To też nie jest tak, że wiesz, że sobie 50 razy 530 tysięcy pomnożysz. No ja p***ole, 25 milionów, kurwa, z hakiem. No nie, ja myślę, że jakby to, że oni sprzedadzą 10 tysięcy pay-per-view mniej, ale pay-per-view jest złotówkę droższe, no to i tak na tym jakby wychodzą, nie? Na Fame Reborn było za 38, stary, ja patrzę na historię transakcji, na Fame 13 premium płaciłem 29,99. No ja pamiętam, jak pierwszy raz się dogadywali z nami na reflinki i to się dostawało 1,5 złotego. I to było niecałe 10% tego, nie? Potem w kontrakcie miałem, że mam 2 złote za każdy reflink, tam na 13 i 14. Co prawda to nie było 10%, to było już mniej, bo tak jak zresztą ktoś napisał, że tutaj 30 zł za to zapłacił, no ale to droższe jest to, nie? Oni o tym nie mówią, ale oni podwyższają pay-per-view i nawet przy delikatnych wahaniach reflinkowych dobrze na tym wychodzą, nie? Ile pay-per-view sprzedałem, jak walczyłem? Chyba coś w okolicach 45 tysięcy na dwóch galach. Chyba 24 na jednej i w okolicach 20 na drugiej. To jeśli nie mówię teraz prawdy, to tam różnica będzie 1000 na gali w tą we w tą, bo nie wiem teraz. Tak łącznie coś koło tego będzie. Powiedzmy, że na dwóch galach ponad 40 tysięcy, nie? Czyli by tam wychodziło ponad 20 per gala. Bo z tego, co Bandura mówi, to teraz chłopaki sprzedali 15. Czy nadal jest 2 zł za refa? No nie wiem, ja wrzucam tego reflinka, ale ja nigdy nie dostałem jakiegoś. Ja już dawno nie dostałem, chyba ostatni raz na 14 jak się biłem, to mi dali za refy, bo tam wychodziło chyba 40 tysięcy złotych, a ja bilety wziąłem, żeby znajomym rozdać też w okolicy tej kwoty, nie? Ja tam chyba ze 150 biletów wziąłem po 3 paki, więc jakby jedno się zniwelowało z drugim i doszliśmy do tego, że po co oni mają mi wypłacać refa i potem płacić za bilety, jak można po prostu to tak zbilansować, oni tam jakoś tam zrobili po swojemu. No, ale od tamtego czasu, potem na 15, wiem, pompowaliśmy reflink Tejkwana, bo Tejkwan najwięcej na gali sprzedał, też paręnaście tysięcy, 20 nie było, ale paręnaście było i najwięcej ze wszystkich refów on sprzedał, a potem już dalej, to ja wrzucam tego reflinka czasami, ale jakoś, no nie wiem, kiedyś się pewnie do nich odezwę, to mi powiedzą, nie? 25 to Bandura sprzedał na ostatnie jak walczy, też fajnie. A jest jakiś bonus za największą sprzedaż? Tak. Że jak osiągniesz taki, tyle refów to masz, taki bonus, jak osiągniesz tyle. A to ciężko było przebić, bo to tam jakiś fajny bonus, to powiedzmy, że jeszcze 10% dostawałeś z tych refów
Nie wiem, jak się sprzedało 50 tysięcy. Ja podejrzewam, że w historii tylko jedna osoba sprzedała 50 tysięcy i to był Wardęga wtedy przy tej akcji z psiakobusem. A głowę 20-letniego chłopaka. Szczególnie, że wiecie, to były bandziory, były jakieś ogrożenia i nie tylko. Pełno komentarzy, że nie powychodzę z domu, to tamto, stramto i pomimo, że się nie przyjmowałem, to powtarzam. Podświadomie i tak głowa na tym cierpi. Więc już po tej walce z Denisami byłem tak wykończony, że nie chciałem wcale dalej walczyć. Przed walką z Denisami miałem walczyć na prime z kamerzystą. Mówiłem, dobra, obiecałem to zobaczyć z tym kamerzystą, kontrakt nie był podpisany, lecz okazało się, że kamerzysta się wycofał. Dlatego w prime podrzucił mi Bagietę, którego lubiłem, którego wy lubicie i z którym nie chciałem mieć walki. Też zostałem troszkę podstawiony pod ścianą, bo namawiał mnie do tego włodarz, że albo zawalczę na prime, albo Cassius nie przejdzie do fame i żebym się poświęcił. Więc co zrobiłem? Poświęciłem się dla was. I myślę, że było warto, okay. Bo dostaliście Cassiusza w fame, więc nie ma za co, widzowie. Jest bardzo dobrym bokserem, kurwa. I to jest prawda. Pięściarzem w filmie. Ale nie wiem, gdzie to mam, kurwa. No chłopie, kiedyś miałeś wszystko. A dobrze. Teraz co, kurwa, nie wiesz, gdzie masz? Dobrze, Kasiusz, w takim razie... No, to zamki, p***e. Możesz mówić. Zarzucasz nam, stary, że... Zamki, kurwa, mordę, p***e. Działa to na zasadzie trade'u, wymiany. Czyli, że ja miałem przejść, jako że byłem bardzo popularny po tych tenisach, do prime'u. Tak samo działa to z Cloutem, że poszedłem do Cloutu, abyście wy zobaczyli pewną osobę w fejmie niedługo. Po walce z Denisami chciałem zrobić sobie przerwę. Myślę, że widzieliście mój spadek formy na konferencjach z Piotrkiem Szeligą i na tym programie Last Dance, kiedy wchodziliśmy do klatki. Tak, robiłem cały czas zapasy, ponieważ moja walka z Piotrkiem miała być w MMA w listopadzie, a moją taktyką było obalenie Piotrka, dokończenie go w parterze, bo Piotrek nie umie zapasów. No ale federacja wybrała inaczej. Chcieli oni, aby Piotrek walczył z jedną ręką. Dla mnie to, i nie tylko dla mnie, byłaby ujma przegrać z kimś jedną ręką, szczególnie jeżeli ja mam dwie sprawne ręce, jestem wyższy, ważę więcej i też się nie chciałem na to zgodzić, ale no, Michał poprosił, więc zawalczyłem. Co to jest w ogóle za akcja w ogóle? Żebyś się nie martwił. Czy koniec końców wszystko, co złe wyszło, to Nathan zrobił dla federacji, bo ktoś go poprosił? To jest jakby na kamerze, się, więc to by twoje... Nie martwię. Chcę, żebyś ty się w to przebrał i zobaczył, jak będziesz wyglądał, żebym ja zobaczył, czy w ogóle ty się wiesz. Ale te buty są 44. To nie aż 43, ale jak będą trochę za dużo, to będziemy inny rozmiar. Dawaj, przebieraj się, zaczynamy. Ja mam się przebrać. Tak, masz szatnię. Trochę mi wychodzi. Nie, dawaj się przebierać. Bo ty miałeś się w to przebrać. Ja to sobie kupię, ja zobaczę, jak ty będziesz w tym wyglądał i ciebie porównać. Tu masz szatnię. Dawaj, zamykaj się i się przebieraj. Dobra, ja mu kupi te ciuchy. Ja nadzieję, że będzie dobrze, ja ci ufam. Ja też. Dobra, nie będziemy cię podglądać, to cię zamknę i powiedz, jak się przebierzesz. Przy stresie, no bo jak to jest, że przegram z gościem z jedną ręką? I to cały czas miałem w głowie. Kiedy ludzie cały czas do mnie podchodzili, czy obcy, czy nie obcy, że ty go rozwalisz, przecież on ma jedną rękę. Jedni mówią, to wystarczy zrobić to. Drodzy mówią, to wystarczy zrobić to. Już nawet w szatni, kiedy na chwilę opuścił mnie trener, obcy ludzie wchodzili do mnie do szatni i mi gadali zupełnie co innego, co mówił mi trener, co mam robić. I to wszystko strasznie źle. Ale to tak zawsze jest, kurwa, to jest mega w... Trenujesz sobie z trenerem, trener ci mówi, kurwa, co masz robić, a potem, kurwa, kogo byś nie spotkał, to on ma, kurwa, lepszy pomysł, bo każdy zna się najlepiej. Jeden ci mówi, bij go z kontry, wyczekaj, nie, musisz wlecieć, zachodź go, nie, poczekaj, niech się wystrzela. Presja od początku, kurwa, narzuć tempo, dużo low'ów, postaraj się bić rękoma, nie kop, bo się zmęczysz. Każdy wie wszystko najlepiej, nie? Płynęło właśnie na moją morale. Nie potrzebuję tych ciuchów w ogóle, nie? Ja mam dawno ciuchów. A chciałem specjalnie, żeby ten pan wybrał sobie to, co mu się podoba. Aby to teraz przebrał, jak będzie dobrze wyglądał, jak mu się to wszystko będzie podać, to mu po prostu to kupimy, nie? Przedamy mu te 200 na jedzenie, jak chciał, żeby był zadowolony. Ale musi nam obiecać, że nie wyda tego na alkohol, bo my nie wspieramy ani palenia, my nie wspieramy ani alkoholu, ani narkotyków. Ani imprez, my jesteśmy indygo. Pomimo, że nie jest to w stylu, że przegrałem, to wolałbym przegrać full MMA, wolałbym przegrać w normalnym boksie niż z Piotrkiem, który ma po prostu jedną rękę przywiązaną do ciała. Wydaje mi się, że federacja zrobiła to specjalnie, bo wiedziała, że właśnie trenuję te zapasy, jestem dobry w zapasach i nie chcieli, aby Piotrek, jego legenda, że walczy z zawodowcami, została przerwana tym, że go po prostu obaliłem i... Stary, Nathan, to nie jest prawda. Ja wiem, że jakby ta mityczna federacja to jest taka tarcza i tam, wiesz, zła federacja przeciwko zawodnikom. Tak jak kiedyś był Andrzej. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie ten Andrzej. Teraz nie ma Andrzejewscy, mówią, no jak był Andrzej, było super. Możesz mi uwierzyć, Nathan, że ja wiem, jak oni myślą w fejmie. I dla nich najlepsze, co mogłoby się wydarzyć, to że ty byś znokautował Szeligę. Szeliga jest takim antybohaterem od pewnego czasu. Z tymi zawodowcami tak o sobie poradził. No, jakby już się nie przebije, nie wejdzie na wyższy poziom. A ty tam krzyczysz, poddymiasz. Jakby dla fejmu najlepsze, co mogłoby się wydarzyć, to żeby trafił mi się taki drugi Cassius, nie? Który dobrze się bije, napierdala tych nie.
jebanych, krzyczy na konferencjach. Ostatnią rzecz, moim zdaniem, którą by chciał Fame, to jest, żebyś ty tą walkę przegrał, po prostu. Dobre w ogóle jest to, że to miał być zupełnie inny film, nie? Ja miałem wyjść po prostu do co innego, a zrobiłaś taką okazję, to mówię, czemu nie? Też pomagajcie ludziom, nie? Jeżeli macie wypieprzyć kasę na alkohol, to kupcie komuś kurtkę czy coś. Jak tam ci idzie? Wszystko pasuje? Już wychodzisz? No, właśnie to lepsze, to wszystko pasuje. Kurde, zbieg okoliczności niezły. Przepraszam za przekleństwo. Elegancja Francja. Wolałbym tak. Jak ty dobrze wyglądasz. Ej, wiesz co ci powiem? Co? W ogóle przy okazji. Tak mi się to podoba, że to jest twoje. Że to kupiłem jakby, nie? Poważnie? No tak. Nie wierzę. No nie, no kupiłem ci to. Nie, ja w to nie wierzę. Przebierz się i będziesz miał to jakby, wiesz, już w siateczce. Ja w to nie wierzę. Nie, serio? Nie, ja w to nie wierzę. Może być? No kurde, wyglądasz świetnie. Jakbyś wyglądał, że ten ci powiedział, wypierz tą kurtkę, weź inną. Jaja sobie nie robisz. No nie, ja. Jaja to Amadeusz dostał, a nie robię sobie z ciebie jaj, mówię ci serio. Ty miałeś to ubrać. No, ale to mi się podoba za bardzo u ciebie, a ja mam w domu dużo ubrań i... Chciałeś zobaczyć, czy dobrze się ubiorę, tak? Tak. I widzę, że się ubrałeś dobrze, pasuje ci to i chcę ci to kupić, bo myślę, że to by się bardziej przyda niż... Co? Miłe ty? To jest. Weź się ogarnij. Nie, nie, ja w to nie wierzę, nie. No nie, weź się ogarnij, przebieraj się. Wiesz, ile to jest pieniędzy? Nie wiem, nie chcę wiedzieć. Przebieraj się i bierzemy ci to. Jest. Będziesz się podobał dziewczynom wszystkim. Nie wierzę. Tak. Odchodzę z Street Fightów. Aby nie wyjść na hipokrytę, kontrakt mam aktywny jeszcze na kilka walk, lecz nie mam obowiązku go wypełniać. Po prostu zawieszam na dłuższy czas moją karierę we Street Fightach. I żeby nie było, nie jest to spowodowane tym, że przegrałem walkę, że chcę zakończyć całkiem karierę. Wręcz przeciwnie, ja chcę wrócić jeszcze silniejszy, w wiele lepszej formie fizycznej, o wiele lepszej formie w sportach walki i pokazać w pełni moje umiejętności, ponieważ w tej walce z Czeligą, pomimo stresu, uważam, że pokazałem dużo umiejętności, które nabyłem, lecz skończyło się to właśnie pierwszym Lucky Punchem od Piotrka, a no Piotrek ma siłę, to trzeba mu przyznać. Freak Fighty to jest patologia. To jest czysta patologia. A przynajmniej otoczka, która dzieje się na backstage'u. 90% osób to są kryminaliści, i osoby, które po prostu robią bardzo złe rzeczy, aby się wzbogacić lub zdobyć atencję. A żeby wam udowodnić, że dla mnie są rzeczy ważniejsze niż pieniądze, czyli szacunek, wartości i nie tylko, to odrzuciłem teraz walkę na Klaucie z Danielem Magikanem za ponad 500 000 zł. Na tamskiej walka kolejna, co? Kurczę, nie wiem, ja na razie... Na razie sobie robię przerwę, za dużo było tych walk i głowa strasznie nie zagrała się. No jest sporo chyba, nie? Teraz. A ty nie o to chodzi, to nie ma mi też frajdę też sprawiać, nie? A jak widzę, że mi to nie sprawia frajdę, to... Frajdę to byśmy sprawiał, jakbyś zamiast tej czapki chociaż skarpety liżył. No to są. Jeszcze ci wezmę więcej, żebyś mógł sobie przebrać. Dobra, to jeszcze wezmę te skarpety. Zaraz zrobiłeś ludzi. A ten pan jest bezdomny, czy nie? Czy po prostu jest ubogi? Ja wyszedłem pytać ludzi, co oni są. Ale chociaż jak to ubrałem wszystko, jakoś się to zgrało? No kurde, chłopie, wyglądałeś świetnie. Uważaj, jak wyjdziesz, żeby ci dziewczyny nie otoczyły. Ale ja miałem inny plan. Jaki miałeś plan? Na jedzenie. Ale na jedzenie też dostaniesz. Aha. Co ty myślisz, że ci bez jedzenia zostawię? Patrz, ty nie jesteś dupiel, że kupujesz ubrania i nie masz jak żyć. Ale te buty są zajebiste. No są, to są tak buty. Lepsze niż ja mam, więc... Nie, twoich mi się nie podobają. Dlatego ci swoich nie dałem, bo wiem, że są brzydkie. Nie, mi ma się częste, bo ja nie wiem, co się dzieje w ogóle. 1000. Ja pierdolę. Po prostu to jest szok dla mnie trochę. No nie, akurat to nie jest losowiak, nie? Marcin jest znany z tego, że on ludziej kupuje rzeczy, których nie potrzebuje. I się mam kiedyś pochwalić, k***a, tym jak kupuje buty i w nich nie chodzi, nie? Jak była ta afera, była taka gadka, to ja masz pieniądze, nie masz pieniędzy. Chyba k***a z 5 osób powiedziała, ty Marcin, ale co na spokojnie, nie? Sprzedasz k***a te rzeczy, w których nie chodzisz. Jakieś te k***a z Witkaca, Givenchy, k***a, nie Givenchy, Louis Vuitton, k***a, i będziesz... Jeszcze 3 domy za to wybudujesz. Dzięki, rozumiem panu. Trzymajcie się panowie. I tu jeszcze paragonik, proszę bardzo. Jakbyś coś chciał... Na razie. No. Jesteś Bartłomiej. Tak. Także Bartłomiej, no. Musisz mi coś obiecać, że nie wydasz tego na alkohol. Jezus, ja idę jeść. Obiecujesz? No idę od razu jeść. To patrz, szerokiej drogi i mam nadzieję, że pomogłem, nie? Szerokiej drogi i... Puszczacie mnie. Szerokiej drogi. Dziękuję. Żeby się powodziło, Bartek. Patrz, jak się cieszy. Bartek sobie kupił fajną ubranka. Akurat tak się złożyło, że chciał mnie ubrać, to ja jego ubrałem. Zrobiliśmy sądy, co mnie ludzie myślą. Zajebiście, nie? Bartuś szczęśliwy,
ja szczęśliwy, wszyscy zadowoleni. O to chodzi, żeby wszyscy byli zadowoleni i szerzmy tą dobroć, nie? Wśród innych, a nie toksyczność, którą na co dzień teraz widzimy w tych czasach w necie. Już nie przyjmę nic, żadnej walki na siłę, kiedy tego nie chcę. Jeżeli to poczuję, wtedy się zdecyduję, bo wiemy, że dostanę pełno ofert, cały czas dostaję oferty, aby walczyć tu. A pamiętajcie, nie ilość, a jakość się liczy we Freak Fightach. A jeżeli będę gotowy, nagram wam całą prawdę o Freak Fightach. Jak wygląda cały backstage, jak wyglądają zarobki, to ile zarabia, to jakie dostaje oferty, kto jest jak traktowany. Będzie to bardzo mocny film, także oczekujcie go, jeżeli będę po prostu gotowy na niego. Jaki się projekt szykuje, to nie uwierzycie, serio. W ogóle patrzcie, jak to jest toksyczny świat, nie? Ta Olcia, ta od mieszkań dla Michała Bogzdela, nie? To na początku pisała do Wardęgi, żeby dla atencji udupić Michała. Potem pisała do Michała, żeby dla atencji Michał się obronił. A teraz, kiedy widzi, że Wardęga podupada, napisała mi takie wiadomości, które widzicie, nie? Że trzeba udupić Wardęgę. Hej Natan, to ty robisz ten film na Wardęgę, o którym wszędzie gadają, albo wiesz, kto go robi? Chciałbym dołożyć swoje 5 groszy. Wardęga zniszczył mi życie swoimi manipulacjami. Nie odpisuje mi, nie chce odwołać swoich manipulacji na mój temat i nie chce ze mną tego wyjaśnić. A ja mam zjebane życie przez niego. Ale jednocześnie tak bardzo się boję, że ludzie znowu mnie będą hejtować. Że on jej zniszczył życie? Jakie niby zniszczył życie? Ona chciała tą atencję. Po czym oczywiście jak jej nie odpisałem, bo ja nie mieszam się w takie rzeczy, to usunęła wszystkie wiadomości, nie? Naprawdę na czyjejś krzywdzie ludzie chcą się wybijać i zamiast robić rzeczy dobre i zamiast naprawdę nagłaśniać dobre rzeczy, to taka dziewczynka sobie przypomina po 10 latach, że ktoś wysłał mi f***a, bo chciałam tego. Ale to nie było legalne. Wtedy miałem 14 lat. To nie mówię, że jest dobre, bo to było złe, że takie coś się stało, nie? Znaczy nikt jej f***a nie wysłał jak coś. Ktoś to w ogóle wysłał. Ale robi z tego dramę, potem idzie, wybiela kogoś za pieniądze i atencję, a na końcu chce udupić jeszcze raz tą dwójkę, żeby zyskać tej atencji jeszcze więcej, bo dostaje jej za mało. Chore. Ale nieważne, my tworzymy zajebisty content, dlatego zaraz zobaczycie, co wyniosę z tego sklepu. To będzie mocne, serio. Słuchajcie, nie będę jak pewno sobie mówić wam, kiedy dokładnie będzie co, ale za niedługo będzie projekt, który rozwali polski internet i do tego zakupiłem GoPro najnowsze, które się bardzo przydało. Też kupiłem GoPro i dzisiaj mi przyszło to gówno na kask. Ogólnie to, no to ona jest pokupiona, ta Ola, no kurwa. Mi jest jej trochę żal, bo ja ją trochę znam. Tak kurwa, no ja nie wiem, no ale ona nie robi jakichś super koherentnych ruchów. Ty to moje wszystko, ja bez ciebie to już nikt. Z tobą mogę wszystko, a bez ciebie nie chcę nic. Dziękuję za wszystko, tobie złe i lepsze dni. Odnalazłem drogę, jesteś całym światem mym.